tak mi dupa lata, jak mocniej przycisnę. Okazało się, że jest jakiś zlot, gdzie się ścigają na 1/4 mili i jest całkiem niedaleko. Czy legalne, czy nielegalne, to się okaże. Legends never die. Siemano, siemano, Jaro, dredy w kasku z tej strony, słuchajcie. Mamy piękną pogodę. Jedziemy sobie na przejażdżkę do Płocka. Wszystkie pogodynki mówią, że to już są ostatnie podrygi, gdzie pogoda na zewnątrz może osiągnąć ponad 30 stopni Celsjusza. Okej. To jeszcze nie koniec lata tak naprawdę. No bo wiadomo, 25 stopni na plusie to też jest jeszcze zajebista pogoda. Tym bardziej zauważcie to, że teraz, kiedy mamy ponad 30, na przykład dzisiaj, ja nie jestem w stanie jechać w skórze kompletnej. Musiałem założyć dżinsy. No na górze mam kurtkę skórzaną, ale na dole to są zwykłe buty i dżinsy. No nie dałem rady, bym po prostu chyba zapocił jaja. Ten wybrałem sposób na zdrapkę, taką niekompletną, ale na zdrapkę w dżinsach. I wybrałem się na przyjażdżkę po pracy, żeby skorzystać jeszcze z tych 30 stopni, ugrzać chociaż pachy. Ale pięknie bokiem poszedł, a tu policja, nie? Zarzuciło dupę. Powiem wam szczerze, na tym tylnym wachlarzu, którym tak jest mocno wydłużony, to tak mi dupa lata, jak mocniej przycisnę. No coś pięknego. Zbieramy się i jedziemy. Nawet nie zdążyłem ponagrywać dużo. Okazało się, że jest jakiś zlot, gdzie się ścigają na 1/4 mili i jest całkiem niedaleko. Więc co, no całą ekipą jedziemy, jest nas trochę tutaj. Tak jak powiedziałem przed chwilą, podobno jest jakiś zlot na 1/4 mili. No i co, no i wszyscy jedziemy tam, zobaczyć co jest grane. Czy legalne, czy nielegalne, to się okaże. Ale prawdopodobnie nielegalny. Mają się ścigać jakieś fury. Strzela z tego wydechu fajnie.